obchodzimy 70-lecie istnienia tego klubu, no i na przełomie, a w zasadzie na samym początku września, 1, 2 i 3 września, czyli piątek, sobota i niedziela, cały weekend będzie to niezwykle piłkarski weekend w Suwałkach. Rozpocznie się otwarciem, już piątek rozpocznie się otwarciem turnieju imieniem wielce zasłużonego człowieka dla naszego miasta, dla naszego klubu. Myślę tu o Grzegorzu Wołągiewiczu. Chciałbym troszeczkę opowiedzieć o wydarzeniu głównym obchodów 70-lecia Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry. Odbędą się one 3 września. Głównym punktem będzie mecz, który nazwijmy to, można powiedzieć już śmiało, z rewelacją ekstraklasy, Górnikiem Zabrze, z utytułowanym klubem, jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce, który jeszcze niedawno walczył z nami w pierwszej lidze. Walczyliśmy z nimi z dobrymi wynikami. Uważam, że to jest atrakcyjny rywal na taką uroczystość, na taki jubileusz, i ten mecz odbędzie się 3 września o 19:47. Z jakiego powodu taka godzina, to każdy wie, ale przed tym meczem zaplanowaliśmy taki piknik rodzinny, festyn rodzinny z okazji też tego jubileuszu tutaj na stadionie przed główną trybuną. Będzie ustawiona scena, będą ustawione place zabaw dla dzieci, będzie wiele, wiele różnych atrakcyjnych konkursów, będzie można zdobyć ciekawe nagrody, spotkać ciekawych ludzi, bo zamierzamy zaprosić te osoby, które, że tak powiem, wpisały się w historię naszego klubu. No i taka, że tak powiem, nowum, że w trakcie tego festynu między godziną 12 a 19 odbędą się wybory Miss Suwałk, które będą poprzedzone występem zespołu Coolers. Także tych atrakcji naprawdę będzie bardzo dużo. No i przed samym meczem tutaj na scenie chcemy uhonorować rzesze zasłużonych osób dla Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry specjalną odznaką, którą uchwałą zarządu będzie przyznana właśnie dla kilkudziesięciu osób, które wpisały się w tą historię najbardziej i z różnych powodów, różnej argumentacji zarząd uzna, bo jeszcze tej uchwały nie ma, zatwierdzi listę tych osób do wyróżnienia. Będzie to specjalna odznaka zasłużony dla Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry. Jakby o tej imprezie myślę, że to wszystko. Jeszcze co do godzin, co do ścisłego programu, będziemy to podawali. Na pewno do końca tygodnia ze strony klubu do każdej z Państwa redakcji wyjdą też jakby zaproszenia, aby być przy tej imprezie, tak, żeby pisać o tej imprezie, bo naprawdę będzie to wielce atrakcyjny weekend piłkarski w Suwałkach, a nawet nie weekend, bo tak jak trener powiedział, już w czwartek gramy z Rakowem Częstochowa. Jest to dość nietypowy dzień rozgrywek, ale po prostu Raków Częstochowa w żaden sposób nie chciał zgodzić się na inny termin i dzięki tutaj pomocy ludziom związanym z naszym miastem udało się przekonać, żeby chociaż zagrać w czwartek ten mecz. Tak.